oczekiwania były spore. Poloniści pojechali przynajmniej po dwa medale. Początek turnieju pokazał, że naszych stać na sukcesy w walczenie kilku miejsc na podium w klasyfikacji generalnej. Niestety był to tylko dobry, złego początek. Z każdym kolejnym występem wrocławianie spadali coraz niżej w zestawieniach poszczególnych kategorii. Choć ostatnia runda była udana praktycznie dla wszystkich wrocławskich szachistów, to występ graczy Polonii w Pradze generalnie był poniżej oczekiwań. Najtrudniej miały debiutantki. Barbara Dadeło w kategorii do lat 8 zajęła 30 miejsca, w grupie 16-latek Urszula Grochocińska była 53. Szczególnym rozczarowaniem jest występ tej drugiej, która jest aktualną mistrzynią Polski w swojej kategorii. Pozostałe nasze reprezentantki także nie sprawiły miłej niespodzianki. Agata Dwilewicz w grupie do lat 12 była 52, a Aleksandra Dadeło w kategorii do lat 14 zajęła 33 pozycję. Najlepiej wypadła Anna Iwanow. 19 miejsce wśród najlepszych szachistek Europy do lat 18 to jednak niewielkie pocieszenie. Po udanym starcie z tonu spuścili również panowie. 12-latek Kacper Grela był w klasyfikacji generalnej 15, a Komil Kamidow w grupie do lat 16 został ostatecznie sklasyfikowany na 33 miejscu.